Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Stanisławem Suchodolskim. Część druga. Studia archeologiczne. No właśnie, więc może sam egzamin pierwszy, więc startowałem już po następnym roku, bo to ta opowieść nasza zaczęła w 52, wtedy kiedy ja byłem po 10 roku, jeszcze miałem rok do matury i do decyzji, jakie studia wybrać. Rok minął, ja jednak utrzymałem się przy chęci tej archeologii, z tym, że wtedy trzeba pamiętać, że jeszcze nie było w ogóle takiej czystej archeologii. Były studia historii i kultury materialnej. I to wzorzec był oczywiście radziecki, który stamtąd przyszedł. Co to w ogóle jest? Sądzę, że teraz to mało kto wie. Otóż to było połączenie archeologii, etnografii wtedy, teraz to się etnologia nazywa, i historii. Również historii, no raczej średniowiecznej, nowożytnej. No i początkowo nabór był wspólny, prawda? A potem po drugim roku była specjalizacja. Z tym, że no a też wtedy te studia no, rozpoczynało znacznie mniej osób niż teraz. No proszę sobie wyobrazić, że na te wszystkie trzy sekcje razem, całą tą kulturę materialną, no było tam coś 28 miejsc tylko. No więc ja tam właśnie walczyłem o jedno z tych miejsc, z tym, że no ja byłem tutaj no zupełnie wyjątkowo przygotowany, bo byłem już po wykopaliskach. Potem byłem jeszcze po następnych wykopaliskach, dlatego że tuż po maturze, a przed egzaminem wstępnym uczestniczyłem w wykopaliskach w Gdańsku. I tu znowu dzięki Aleksandrowi Gardaskiemu, który mi dał list polecający, to wszystko jest znajomości, taka sitwa, do profesora Konrada Jarzewskiego, który prowadził wykopaliska w Gdańsku, a który był twórcą archeologii łódzkiej. Tu trzeba powiedzieć, że Aleksander Gardaski w ogóle zaczynał swoje studia i pracę w Łodzi. I on był uczniem Konrada Jarzewskiego i się z nim dobrze znał. Więc taki list polecający od Aleksandra Gardaskiego no, wystarczył profesorowi Jarzewskiemu, żeby no, jeszcze nie studenta nawet, no, maturzystę zaledwie przyjąć znowu na wykopaliska. No i odbyłem tam znowu miesiąc. Wspaniałe też wspomnienia mam z tego i no, z takim stażem podwójnych wykopalisk i w ogóle no, już rozeznaniem, co jest co, próbowałem dostać się na studia. No i tam trzeba powiedzieć, że wśród tych 28 kolegów to byli ludzie, którzy się nie dostali na prawo, nie dostali się na historię sztuki, na jakieś inne takie bardziej interesujące studia. I nie wiedząc, co to w ogóle jest ta historia kultury materialnej. To był tam jeden z pierwszych lat w ogóle, więc nie było specjalnie dużo zainteresowanych. Raczej no, uważano, że to są łatwe jakieś studia i że tu łatwiej się dostać, a potem się może tam gdzieś uda na coś lepszego. No i proszę sobie wyobrazić, ja zdałem ten egzamin, ode mnie tam ściągali, no bo byłem w ogóle orzeł i nie dostałem się. Nie dostałem się na te studia z braku miejsc. To znaczy zdałem egzamin, ale nie dostałem się z braku miejsc. No ale tutaj zagadka, dlaczego się nie dostałem, tkwi w tym, że no, nie należałem do ZMP, ani do partii nie należałem. Poza tym miałem złe pochodzenie i to najgorsze w ogóle. Nie byłem ani synem robotnika, ani chłopa, tylko tak zwanej inicjatywy prywatnej. Przed wojną mój ojciec był właścicielem fabryki zabawek, którą zresztą sam stworzył, nie odziedziczył.
i która no, potem upadła. Jakiś taki zakład rzemieślniczy tam jeszcze wegetował po wojnie. No więc z takim powodzeniem no, jasne było, że się nie nadaje na studia. Ale no, ja się nie zniechęcałem, egzamin zdałem, zainteresowany ciągle byłem. Zresztą podjąłem pracę jako archeolog, proszę sobie wyobrazić, w Komisji Badań Dawnej Warszawy. To jest instytucja, o której teraz już się właściwie nic nie wie, nie słyszy, ale która odegrała bardzo pozytywną rolę w powojennej Warszawie. Wtedy, kiedy była zniszczona, zrujnowana, ale były warunki no, korzystne do przeprowadzenia badań archeologicznych na Starym Mieście właśnie. I tam działała ta komisja pod wodzą pani magister Aleksandry Świechowskiej, zresztą historyka sztuki, która nie była archeologiem, ale rozumiała się na rzeczy i z tego strachu, żeby nie być pod ostrzałem prawdziwych archeologów, prowadziła to niesłychanie skrupulatnie. Nie miała tam wielu pracowników, nie miała wielu chętnych, no bo tam jakoś no, pod wodze historyka sztuki archeolodzy się nie bardzo kwapili, zresztą nie było ich za dużo i przyjęła mnie również do pracy. Ja tam miałem, proszę sobie wyobrazić, własne stanowisko na ulicy Piwnej 33. To jest obecnie przy Zapiecek przy rynku. Tam była dzielnica żydowska, no i tam żeśmy, ja z jedną robotnicą, żeśmy, prawda, we wrześniu, w październiku, w listopadzie prowadzili badania. To zresztą mnie tam zdrowia kosztowało, bo zmarzłem, przeziębiłem się, jakiegoś tam zapalenia pęcherza dostałem nawet. No ale miałem znowu dalsze doświadczenie archeologiczne. No i miałem ciągle ten upór, że jednak chcę być archeologiem. No i nachodziłem dziekana i pytałem, jak to jest z tymi miejscami, czy się tam coś nie zwolniło. No i też tutaj nie taję, że to wszędzie znajomości, proszę pana, że w czasie tych badań w Chodliku, tych pierwszych, 52 roku, tam była również studentka etnologii, która była członkiem ZMP i była dobrze wówczas widziana. Nie była jakimś tam wielkim agitatorem, ale no w każdym razie swoje znajomości miała i ona się tam wstawiła za mną w imieniu organizacji chyba do dziekana i potem do rektora. I proszę sobie wyobrazić, że mnie w końcu przyjęto, dlatego że kilka osób, jak zobaczyło, co to jest ta kultura materialna, ta archeologia, się po prostu zniechęcili ci z prawa, z historii sztuki i zrobiły się miejsca. I sytuacja była no, dla uniwersytetu kłopotliwa, no bo tutaj złe pochodzenie, prawda, ale egzamin zdał. No więc wypada go przyjąć. Nieprzyjęty z braku miejsc. Miejsca są. Co zrobić? No i rektor odważył się, rozstrzygnął przyjąć Suchodolskiego. I proszę sobie wyobrazić, że od drugiego semestru ja zacząłem uczęszczać na wykłady i zostałem zobowiązany do nadrobienia pierwszego semestru. Ja to zrobiłem, nadrobiłem i dzięki temu nie straciłem roku szczęśliwie. Także dzięki temu, proszę pana, studia wtedy 4 lata tylko trwały. To ja no, zaczynałem studia w wieku 17 lat, roku nie straciłem, 4 lata studiów, w wieku 21 ja byłem już magistrem. Podczas kiedy obecnie to zdaje się, niektórzy zaczynają w tym wieku studia. Tak. No i potem dosyć szybko poszło, dostałem aspiranturę w Instytucie Kultury Materialnej. No i zrobiłem szybko doktorat i w wieku 25 lat byłem doktorem. No i jednocześnie, tak jak tutaj już mówiłem, uprawiałem archeologię i numizmatykę, dlatego że moja praca magisterska dotyczyła techniki bicia monet we wczesnym średniowieczu. Potem doktorska była rozszerzeniem tego tematu i dotyczyła w ogóle mennictwa w okresie wczesnego
średniowiecza. I tak, mistrzem moim na studiach początkowo to był profesor Włodzimierz Antoniewicz. Katedra była w ogóle bardzo, bardzo malutka, to nie było jeszcze żadnego instytutu wtedy. Mieściła się w kampusie głównym, w gmachu prorektorskim, na drugim piętrze, tam gdzie obecnie jest historia sztuki. Tak. No i to były tam, nie wiem, parę pokoików. No był tam pan Woźny, który był najważniejszą osobą, ale poza tym był jeszcze profesor Włodzimierz Antoniewicz jako kierownik katedry i pani docent Zofia Wartołowska, która tam na co dzień właściwie wszystkim rządziła. No więc tamte studia odbywałem. Potem w trakcie tych studiów przyszedł do Warszawy profesor Witold Hendzel, który nie bardzo lubił się z profesorem Antoniewiczem. No tak się złożyło. I on prowadził swoje własne zajęcia, wcale nie tutaj, tylko w audytorium Maksimum. Tam na górze były takie pokoiki i tam on prowadził swoje wykłady, na które jako zainteresowany wczesnym średniowieczem chodziłem. I wtedy on już był tym moim oficjalnym mistrzem od archeologii. On firmował moją pracę magisterską. Natomiast od strony fachowej tą pracą kierował ówczesny docent Ryszard Kiersnowski, który potem właśnie na moim głównym mistrzem od numizmatyki, a nie przeczę również, żeśmy się zaprzyjaźnili i do końca jego życia byliśmy w bardzo bliskich, przyjacielskich kontaktach. Więc przez ten cały czas no, jakąś taką dwoistość uprawiałem, to znaczy byłem ciągle jeszcze archeologiem, ale jednocześnie też i takim gabinetowym, prawda, badaczem, który zajmował się szczególnym rodzajem źródeł archeologicznych, jakim są monety. Jak wyglądała organizacja studiów? No więc oczywiście nie wyglądało to tak jak obecnie, tak jak mówiłem, no było to znacznie bardziej skromne, ograniczone. No nie było właśnie instytutu, był profesor, no to jak się mówi o profesor, to znaczy, że profesor Antoniewicz, nie było innego profesora, tak jak teraz jest tam kilkunastu profesorów i trzeba określać, do którego chodzi. Także no nie było, to nie była jeszcze taka kontynuacja tego systemu przedwojennego, gdzie to się wybierało jakieś tam egzaminy, prawda, i można było jakoś dowolnie to kształtować. Nie, tutaj było to ściśle przepisane, jakie przedmioty trzeba było zdać, przy czym no, trzeba pamiętać, że poza przedmiotami takimi jak archeologia Polski, archeologia śródziemnomorska, etnologia też, prawda, historia starożytnego wschodu była, historia starożytna, potem średniowieczna i tak dalej, cały czas historia była, no to były jeszcze przedmioty ideologiczne. Były podstawy marksizmu, leninizmu i to był bardzo ważny przedmiot. I była jeszcze ekonomia polityczna. Z tym, że dużo z tych przedmiotów, no właśnie takich jak ten marksizm, leninizm, ekonomia polityczna, ale też historia, były dla całego wydziału. Także to nie było tylko tutaj dla archeologii. To było, żeśmy z kolegami z archeologii, z historii sztuki i to się odbywało albo w Instytucie Historycznym, albo odbywało się właśnie tam w audytorium Maksimum. Także na przykład pamiętam pani profesor Bieżuńska, Iza Bieżuńska, wykładała o historii Grecji i Rzymu. No, równie dokładnie dla archeologów, jak dla historyków, którzy się potem specjalizowali w historii starożytnej i egzamin właśnie trzeba było u pani profesor zdać, srogi taki. Pamiętam ten egzamin, wybił mi się w pamięć. Dobrze mi jakoś tak poszedł i pani profesor spytała, a proszę mi, też po zdanym egzaminie na piątkę, spytała, a ile pan się uczył do mojego egzaminu. No więc ja tak naprawdę to się tam uczyłem chyba 3 dni przed
przed tym egzaminem, no ale sobie pomyślałem, no nie mogę się przyznać, powiedziałem tydzień. Ona mówi, nie, proszę pana, to niemożliwe, pan by się tak przez tydzień nie nauczył do mojego egzaminu. Pan się musiał uczyć tutaj, no, co najmniej miesiąc. No ja już dalej nie oponowałem. No więc tak te studia właśnie wyglądały. Praca magisterska i relacje uczeń-mistrz. Moja sytuacja była nietypowa, dlatego że miałem tego mistrza oficjalnego, profesora Hędzla, na którego seminaria chodziłem i to no, trzeba było chodzić i tam się nic wielkiego nie działo. To było do zaliczenia. Natomiast no, to, co mnie naprawdę tam interesowało i co mnie było potrzebne, to były relacje z ówczesnym docentem Kierznowskim, który no, czytał tą moją pracę, ale właściwie jakoś no, tak nie było potrzeby, żeby to tak szczegółowo tam jakoś czytał i każdy akapit i poprawiał, tak jak to teraz bywa, jak ja no, też mam przecież do czynienia z pracami magisterskimi różnymi, no to i trzeba temat zadać i trzeba potem czuwać i nad językiem, żeby ten język jakoś wyglądał. No pan się orientuje w tym. Wtedy nikt się tak bardzo tym nie przejmował. To znaczy, no było jakieś takie zaufanie do studenta. No temat ja sam sobie wybrałem. Docent Kierznowski no tak ogólnie nad tym czuwał. Natomiast no miałem z nim relacje osobiste, no bywałem u niego w domu, mieszkał w Zalesiu Górnym. Wówczas współpracowaliśmy też w redakcji Wiadomości Numizmatycznych. On był redaktorem, ja byłem sekretarzem tej redakcji. Także no, miałem możliwość jakby kontaktu takiego na co dzień, telefonicznego nawet. No i też pamiętam, jak w ogóle poznałem ówczesnego docenta. On nie pracował w naszym, znaczy tutaj na uniwersytecie, tylko pracował w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Tam się mieściło właśnie te Komitet Milenijny, nie pamiętam jak się oficjalnie ta nazywała ta instytucja. I pamiętam, że on pracował w Pałacu Prymasowskim, gdzie wtedy w ogóle mieściło się Ministerstwo Kultury i Sztuki wtedy. No i pamiętam te pierwsze wejście, wchodzę do tego pałacu, potem już tam jakoś znalazłem te drzwi, to był jakiś taki gabinet duży, no i tak nieśmiało tam wchodzę, jakiś taki korytarzyk, jakiś taki chodnik, tam zanim doszedłem do niego, no on wtedy był też bardzo młody, miał tam 30 parę lat. No i no, takie zapoznanie i no, pełna życzliwość. I tak to się zaczęło i potem trwało no, przez kilkadziesiąt lat do jego śmierci, no, jako bliski współpracownik, potem jako przyjaciel. Także no, to miałem te szczęście, że zacząłem szczęśliwie od Aleksandra Gardaskiego, który był tym moim pierwszym mistrzem, zupełnie nieoficjalnym, prywatnym. No i potem właśnie mistrzem od archeologii był oficjalnym profesor Hędzel, od numizmatyki Ryszard Kierznowski, a od historii Aleksander Geisztor, na którego seminaria historyczne znowu potem chodziłem równolegle, a potem już po zrobieniu magisterium z archeologii jeszcze chodziłem na wykłady, na zajęcia, ćwiczenia. Uczestniczyłem nawet w takim objeździe dorocznym studentów po końcu roku, objeździe po Polsce, zabytki historyczne się i archeologiczne zwiedzało. Także to również potem na seminaria doktorskie profesora Geisztora uczęszczałem, tam referowałem też historykom. Także te relacje z historykami jakoś od początku dobre utrzymywałem i uważam, że z wielką korzyścią. Do tej pory zresztą. Na seminarium profesora Samsonowicza chodzę i niedawno teraz miałem tam też wystąpienie takie z numizmatyki, które dla nich również jest interesujące jako źródło historyczne z kolei.